Powoli zbliżają się wakacje. To oznacza, że dzieci i młodzież będą miały dużo wolnego czasu, które spędzą online. Specjaliści przypominają, że wciąż rośnie liczba osób uzależnionych od korzystania z internetu. Żyjemy w czasach rozwoju technologii. Daje nam to wiele możliwości, ale niesie też ze sobą ryzyko uzależnień. Obecnie większość dzieci i młodzieży zaczyna dzień od przeglądania internetu. Szybki i łatwy dostęp do informacji spowodował, że świat cyfrowy stał się atrakcyjniejszy od realnego. W dzisiejszym świecie internet, wszystkie nowe technologie, IT, a w ostatnim czasie ChatGPT rzeczywiście mocno wchodzą do naszego życia i mają wpływ na życie dzieci, na także relacje, jakie te nasze dzieci, nasi uczniowie podejmują w swoim życiu. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie treści znalezione w internecie są wartościowe. Ważną rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy powinni zaciekawić dzieci realnym światem. Dzieci pozostawiane same w sobie z internetem nie są w stanie ograniczyć tych treści we właściwy sposób, zarówno jeżeli chodzi o czas użytkowania, jak i treści. A dane są zatrważające. Szacuje się, że młodzież spędza online średnio ponad 4 godziny dziennie. Ten czas wydłuża się w dni wolne od zajęć szkolnych. Psycholog dr Magdalena Żurko zaznacza jednak, że mimo zagrożeń istnieje potrzeba wychowywania dzieci w przestrzeni wirtualnej. To jest normalna przestrzeń ich życia, taka sama jak świat realny. Oni bardzo dużo godzin spędzają. Zresztą dorośli tak samo, tak? Także trzeba tą przestrzeń oswoić i trzeba ją oczywiście poddać oddziaływaniom wychowawczym. Jak zatem powinni postępować rodzice? Na to pytanie odpowiada nam pani Dominika, mama czwórki dzieci. Na pewno limitować telefon. Żadne z dzieci nie mają tych młodszych podstawówkowych internetu non-stop w telefonie. Po prostu nie udostępniamy tego systemu LTE, który umożliwia, i to jest bardzo ważne, na pewno monitoring i ograniczenie mediów społecznościowych. Debata na temat ograniczenia dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z mediów społecznościowych trwa na całym świecie już od dłuższego czasu. Najsurowsze obostrzenia wprowadziły Chiny. Tam większość aplikacji posiada tak zwany tryb młodzieżowy, a czas spędzony na grach online ogranicza się do 3 godzin w tygodniu. Niektóre firmy zaproponowały własne rozwiązania i tak na przykład na TikToku dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą publikować filmów ani ich komentować.